Zwrot na moją komendę, zwrot. Baczność! Patrolowi przygotują patrola do raportu. Spocznij. Zwrot. Baczność! Patrolami meldować. Prawo, proszę odbić w prawo. Jeszcze. Będzie tam nie zaklęte. Raport. Uniwersytet trzeciego wieku melduje 35 osób zdolnych do przyjęcia raportu. Spocznij. Zgłaszam drużynę 17, moduję drużynę 17 na apelu, stan 10. Czekaj, drużynę starostwa, że Samartynka Dagmarańczyk moduje sztab 4 żywioły na apelu, stan 7. Czekaj, drużynę pokarcmistrzu, przewodnik Janeczek melduje patrol 38 starostwskiej drużyny harcerskiej im. Plater na zlocie rajdu, stan 18. Czekaj, drużynę pokarcmistrzu, przewodnik Katarzyna Golęba melduje 115 drużynę harcerską na zlocie rajdu, stan 10 zgodnie. Prowadzą pod harcmistrzu. Drużynowa gromadzie lesy w Kraty melduje gromadę na apelu końcowym. Stan 9. Słuchaj, drugą pod harcmistrzu. Przewodnik Karina Wilska melduje 82. drużynę harcerską Kubuś na zlocie rajdu. Stan 12. Słuchaj, drugą pod harcmistrzu. Przewodnik Jakub Waszak melduje 52. kielską drużynę harcerską na apelu zakończenia. Stan 4. Słuchaj, drugą Kuniu. Przewodnik Wacek melduje instruktorskie komendoły na zlocie rajdu. Stan 9, przystępujący ze kadry. Komendy pod harcmistrzu. Harcerz Arlin Mateusz Ciechnik melduje 111 artystyczną drużynę harcerską oraz 9 drużynę wędrowniczą świętokrzyskiej drużyny na apel. Stan 4. Człowiek drugą pod harcmistrzu. Świk Piotr Perek melduje patrol 13 staszowskiej drużyny harcerskiej wiatr imienia porucznika Tadeusza Szewery oraz patrol 1 szumskiej drużyny harcerskiej Promień na apelu. Stan zgodny. 10. Słuchaj, duchu pod harcmistrzu. Przewodnik Wojciech Bieńkowski melduje pierwszą nadleśnicką drużynę harcerską IPS-a na apelu. Stan 12 zgodny z sprawdzonym. Słuchaj, duchu pod harcmistrzu. Druh Adrian Duszczyk melduje patrol Walusie 2 na zlocie rajdu. Stan 16. Czuwaj do grupy harcmistrzu. Harcerz Dorota Kukowska melduje zagubiona 40 w pracy w przepisie drużyny harcerskiej im. Ryszarda Kukowskiego z Parachunka Stanina. Czuwaj do grupy harcmistrzu. Patrolowy patrol 75 kieleckiej drużyny harcerskiej melduje patrol na zlocie rajdu. Stan 5. Czuwaj do grupy harcmistrzu. Przewodnik Lesiu melduje drugą drużynę na apelu rajdu jędrusiowego. Stan 7, obecnych 7. Czuwaj drugi pod harcmistrzu, przewodnik Andra Ćwik melduje próbą drużynę harcerską na zlocie rajdu. Stan 8 plus pies. Czuwaj drugi pod harcmistrzu, Samarytanka Patrycja Żak melduje 15 grubalską drużynę harcerską imienia Jędrusi na apelu. Stan 10. Baczność! Czuwaj drugi pod harcmistrzu, harcmistrzu Żena Rozwadowska melduje karteczki kontyniorów na zlocie rajdu. Stan 10, obecnie 3. Raport. Stąp. Baczność. Na prawo. Patrz. Czuwaj drużynę komendancką. Pod harcmistrzu Śmierczyk melduje zlot 27 harcerskiego rajdu szlakami Jędrusi na apelu. Stan zgodny sprawdzony. Druhny i druhowie, zaproszeni goście, czuwaj! Czuwaj! Baczność do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Wszystko, co nasze, Polsce oddamy.
Miej tylko życie, więc idziem żyć. Śpiewa, otwórz bramy, rozkaz wydany, wstań słońce idź. Ramię węż, słabość stróż, ducha też ojczyźnie miłej służ. Na jej zew, w bójczy trud, pójdzie drat karcerzy polskich ród. Karcerzy polskich ród. Spocznij. Druhny i druhowie, chciałam bardzo serdecznie przywitać Was na zlocie 27 już kolejnego rajdu Szlakiem Jędrusiu. Bardzo serdecznie na naszej uroczystości witam zastępcę komendanta chorągwi kieleckiej, druhny harcmistrz Ele Kubiec. Witam pana starostę starachowickiego Andrzeja Matynię. Witam naszego Jędrusia Jana Gałuszkę Mizernego. Witam kombatantów, przedstawicieli władz miejskich, prasę, radio, telewizję, ale przede wszystkim Uniwersytet Trzeciego Wieku i Was, zuchy, harcerze, instruktorzy, ci wszyscy, którzy przez 27 lat wędrujecie razem z nami do Tychowskiej Mogiły. Jest mi bardzo miło, że co roku musimy poszerzać nasz krąg apelowy. Rozmawiałam już z panem leśniczym, żeby może nam umożliwił przy wycięciu trochę drzew, bo się co roku nie mieścimy. Mam nadzieję, że te drzewa nam wybaczą i za rok jeszcze szerszym kręgiem tutaj się spotkamy. Dzisiejsza uroczystość jest też uroczystością taką typową jędrusiową, typową Kówca Starachowice, gdzie chcielibyśmy uhonorować i podziękować za pracę od wakacji naszym harcerzom i instruktorom, a tak naprawdę jest czego gratulować i jest za co dziękować. No, baczność! Związek Harcerstwa Polskiego. Komendantka Chówca Starachowice imienia Stanisława Staszica. Starachowice dnia 9 listopada 2012 roku. Rozkaz L9 łamane przez 2012. Spocznij! Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi kieleckiej ZHP L12 łamane przez 2012 z dnia 30 października 2012. Zarządzenia i informacje. Informuję o decyzji kapituły odznaki chorągwianej jodła. Kapituła po zweryfikowaniu zgłoszeń i przedstawionych w terminie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z regulaminu zdobywania odznaki chorągwianej jodła postanowiła w dniu 14 września 2012 roku przyznać odznakę niżej wymienionym środowiskom. Brązowa odznaka chorągwiana jodła 40. Drużynie Starszoharcerskiej imienia Ryszarda Kaczorowskiego ze Starachowic, 122. Drużynie Harcerskiej imienia Świętego Brata Alberta Pustelnia z Rudek, 9. Drużynie Wędrowniczej Świętokrzyskie Anioły ze Starachowic. Srebrna odznaka chorągwiana jodła 9. Drużyna Wędrownicza Świętokrzyskie Anioły ze Starachowic. Złota odznaka chorągwiana jodła 15. Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej imienia Jędrusiów, 38. Starachowickiej Drużynie Harcerskiej imienia Emilii Plater ze Starachowic, Gromadzie Zuchowej Świętokrzyskie Skrzaty z Chybic. Gratuluję wszystkim odznaczonym środowiskom i życzę sukcesów w dalszej pracy harcerskiej. Harcmistrz Dariusz Bińczak. Zarządzenia i informacje Chówca. Informuję, że dnia 15 października 2012 roku Zespół Roku Regionów opublikował ranking Roku Regionów. Jest mi miło poinformować, że w tym rankingu piąte miejsce w Polsce zajęła 38. Starachowicka Drużyna Harcerska imienia Emilii Plater, a 25. miejsce w Polsce zajęła 15. Grunwaldzka Drużyna Harcerska imienia Jędrusiów. Serdecznie gratuluję drużynowym oraz wszystkim harcerkom i harcerzom z tych środowisk. Jesteśmy z Was bardzo dumni. Mianowania instruktorów. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki przewodnika. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 listopada 2012 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki przewodnika i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego druhny i druhów. Justyna Jarmolińska, Gromada Zuchowa Leśne Skrzaty, Mateusz Cieślik, 9. Drużyna Wędrownicza Świętokrzyskie Anioły. Otwarcie próby na stopień przewodniczki przewodnika. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 listopada 2012
Otwieram próbę na stopień przewodniczki przewodnika druhnom i druhom. Bogumiła Adamczyk, 111 artystyczna drużyna harcerska. Mateusz Niewczas, 111 artystyczna drużyna harcerska. Adrian Goszkowski, druga drużyna harcerska. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni podharcmistrza. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 listopada 2012 otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi przewodnikowi Tomaszowi Ślaskiemu, 15 grunwaldzka drużyna harcerska. Pochwały, wyróżnienia, nagrody. Dziękuję organizatorom oraz wszystkim harcerzom, instruktorom i seniorom, którzy wzięli udział w kolejnej edycji Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie. Inne. Na wniosek kapituły odznaczeń przychówcu ZHP Starachowice przyznaję odznakę za zasługi dla harcerskich rajdów świętokrzyskich druhnom i druhom. Przewodnik Magdalena Zwolak, 15 grunwaldzka drużyna harcerska imienia Jędrusiów. Podharcmistrz Piotr Lipiec, krąg instruktorski Komeduły imienia Junaka i Kokoszki. Baczność! Czuwaj, podpisała harcmistrz Małgorzata Ślaska. Druhny i druhowie, zanim zaczniemy wręczanie tego wszystkiego, co ja tu przeczytałam, bardzo proszę o wystąpienie na środek drucha harcmistrza Jarosława Piotrowicza, a druhne Ele Kubiec poproszę o wręczenie Srebrnego Krzyża za zasługi dla ZHP, który został przyznany przez przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego i miał być druhowi Jarkowi wręczony na zlocie chorągwi kieleckiej. Niestety ze względów zdrowotnych druh Jarek nie mógł się tam zjawić. Druhu Jarku, myślę, że długo druh czekał na to, żeby otrzymać ten krzyż, ale swoją pracą, swoją postawą druh zasłużył na niego bardzo. Także gratuluję bardzo serdecznie i mam nadzieję, że za jakiś czas pojawi się stopnie głosy. Słuchaj, gratuluję serdecznie. O wystąpienie bardzo proszę drucha podharcmistrza Piotra Lipca i druhne przewodnik Magdę Zwolak. O wręczenie odznaczeń za zasługi dla harcerskich rajdów świętokrzyskich bardzo proszę pierwszego komendanta harcerskiego rajdu świętokrzyskiego, drucha Stefana Derlatkę i do pomocy proszę wieloletniego komendanta rajdów świętokrzyskich, drucha harcmistrza Mirosława Ślęzaka. Ciekawych i żebyś była bardzo aktywna. Dziękuję. Proszę bardzo. Również gratuluję. Życzę następnych 51 roku przede wszystkim, żeby jak najdłużej takich rajdów organizować, współorganizować. Dziękuję bardzo. Na to wszystkiego. Gratuluję Ci też. Również i też następnym dziesiątkiem, bo Ty jeszcze zdążysz. Ja już nie wiem, jak to tam. No nie, nie będę musiał. Ja też gratuluję. Dziękuję bardzo. Wstąp. O wystąpienie bardzo proszę druhnę Justynę Jarmolińską i drucha Mateusza Cieślika. Całość. Baczność! Przyjmuję obowiązki instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadomy odpowiedzialności. Harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa. Przestrzegać statutu ZHP. Pracować nad sobą. Pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swojego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby. Nie opuszczę samowolnie. Stałeś, spocznij. Dziękuję.
Ja jeszcze na chwileczkę poproszę na środek drucha podharcmistrza Piotra Lipca. Panież Piotrek rozkazem moim w czerwcu ma przyznany stopień podharcmistrza. Niestety nie było okazji, żeby wręczyć mu podkładkę. On powiedział, że nie założy, jak nie dostanie. Drobny i druchowie, jak wiecie, rajd jędrusiowy też jest okazją do wręczania oznaki jędrusiowej. Kapituła harcerskie oznaki jędrusie, zlot 27 rajdu szlakami jędrusiów, Tychowski Las, uchwała nr 17 przez 2012 z dnia 17 listopada 2012 roku. Kapituła harcerskiej oznaki jędrusie na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2012 roku podjęła uchwałę o nadaniu oznaki w formie plakietki pierwszego stopnia honorowej druh Józef Antończyk Harcmistrz, pan Leszek Kalinowski, w formie plakietki drugiego stopnia druh Jarosław Kuśmierczyk Podharcmistrz, druh Daniel Andrzykowski Harcerz Orli, druh Maciej Myszka Harcerz Orli, druh Maciej Wojtyszek Harcerz Orli, druh Wiktor Wojtyszek, harcerz Orli. Druh na Aleksandra Kościołek, harcerka Orla. Druh Adrian Tomanek, harcerz Orli. W formie plakietki trzeciego stopnia pamiątkowej. 38. Starachowicka Drużyna Harcerska imienia Emilii Plater. Krąg seniorów Łysica Żubry. Pan Andrzej Matynia, starosta starachowicki. Kapituła wyraża podziękowanie za wkład w pracę dla środowiska jędrusiowego, harcerstwa, za trud i czas poświęcony dla kultywowania wśród młodego pokolenia legendy oddziału partyzanckiego Jędrusie i tradycji Polskiego Państwa Podziemnego. Za kapitułę harcmistrz Małgorzata Ślaska, przewodnicząca. Bardzo proszę wszystkich wyczytanych o wystąpienie. Drucha Janka poproszę o pomoc. Zapraszam na środek. Trochę ich tu dużo w tym roku. Ja się bardzo cieszę, że wróciłaś w tym roku. Mam nadzieję, że teraz się w poradzie będziemy sobie. Pamiętam wasze piękne piosenki, wasze kolędy i myślę, że Nowa Dęba dalej będzie. Jabłko, że macie ładnie zalaminowało wam się z tego. Dziękuję, że jesteście zawsze z nami. Dziękuję wam, że jesteście zawsze. Po prostu zawsze. Ale tam się na pewno. Dziękuję wam bardzo. Resztę przekażę się. A, ty przekażesz. Nie bierzcie. A, to jeszcze. To, ale to na zapas. Jego. Czekaj. Jakie ma tu? Ja to wymienię moich podopiecznych. I jeszcze poproszę na środek przedstawicieli 15. Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej, 38. Starachowickiej Drużyny Harcerskiej, 40. Drużyny Starszoharcerskiej i 9. Drużyny Wędrowników.
Odznaka chorągwiana jodła. Z powrotem chorągwi kieleckiej. Mam nadzieję, że już teraz na długo. Część odebrała dyplomy na zlocie. Także nie zdziwcie się, że nie wszyscy dostaną dyplomy. Myślę, że satysfakcjonujące. Powinien być ten miernik nam to wręczyć. A nie, to chyba nie obyczaj, chyba się wystraszy. Słusznie. Wiem bardzo jeszcze raz, czy nie? No, dalej nie rozumiem, dlaczego to takie osoby nie wiem. Będzie tam mojego miejsca. Będzie prawie kiedyś. 40. Znaczki do sali. Żeby nie było żadnego problemu. Dokładnie, znaczki są kiedyś. Widzicie, chorągiew kielecka rozdaje koperty. No właśnie, ciężka. Druhny i druhowie, o zabranie głosu poproszę pana starostę starachowickiego Andrzeja. Szanowni państwo, jestem pełen uznania dla organizatorów, dla uczestników rajdu Jędrusiów. Ziemia świętokrzyska jest miejscem, gdzie praktycznie na każdym kroku można znaleźć świadectwa walki, działań naszych dziadów, ojców w obronie niepodległej Rzeczypospolitej. Dzisiaj znajdujemy się przy mogile Junaka i Kokoszki. Zebraliśmy się po to, aby wspomnieć tych ludzi, którzy oddali życie za niepodległą Rzeczypospolitą. Jestem naprawdę wdzięczny państwu za to, że będąc wierni przyrzeczeniu harcerskiemu, będąc wierni temu, co każdemu Polakowi jest najdroższe, a więc pamięci o tych, którzy za naszą ojczyznę przelewali krew, zebraliście się tutaj. Jestem przekonany, że tak jak powiedziała druhna Małgorzata Praska, z każdym rokiem liczba uczestników rajdu będzie zwiększała się. I tylko jestem pewien obaw, czy leśnicy pozwolą na wycięcie kolejnych drzew, abyśmy mogli wspólnie w tym kręgu spotkać się. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. I o kilka słów poproszę naszego Jędrusia. Przywędrował jak zwykle z Krakowa, mam nadzieję, że nie na piechotę. No ja jestem bardzo wdzięczny wszystkim za ten wielki krąg, który przeszło trzykrotnie przekroczył moje życie 90. Więc jest to naprawdę wielkie osiągnięcie organizatorów, że tak wspaniale upamiętniają kolegów, którzy poświęcili życie i którzy spoczywają na tym cmentarzu, w głębi lasu. I za tych wszystkich, którzy swoje życie oddali za ojczyznę. Jest to wzruszające dla mnie, że tak obfita grupa młodzieży i ludzi, którzy organizowali to, należy. Dla mnie jest wzruszające. To jest wyjątkowe przeżycie dla mnie, dlatego że takiego wielkiego zgromadzenia jeszcze w tym miejscu nie widziałem. I dlatego jestem wzruszony i bardzo wdzięczny za to, co mnie mogło jeszcze w życiu spotkać i że w tym lesie upamiętnione jest to, co przeżyli moi koledzy i nie tylko moi koledzy, ale wszyscy, którzy poświęcili swój czas, no i ci, którzy poświęcili swoje życie w obronie ojczyzny i honoru Polaków. Dziękuję bardzo. Nie chcę się rozwodzić, ponieważ byłoby tak wiele do powiedzenia, ale wzruszenie, no i wiek jednak w jakiś sposób zatrzymuje mi trochę dech i trudno jest wyciągać wspomnienia, które
mnie wypadło jeszcze przeżywać w tym lesie. Dziękuję bardzo i wszystkim harcerzom, wszystkim organizatorom i władzom. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny w imieniu Jędrusiów, którzy jeszcze żyją i tych, co poświęcili swoje życie. Serdecznie, serdecznie dziękuję i pozwolę sobie powiedzieć, aby zarazić wszystkich tych, których moje myśli utrwaliłem i utrwalać będę do końca życia. Czuwaj! Słoneczko nad Rucha, cześć! La 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 la. Ja też bardzo serdecznie dziękuję kombatantom naszym starachowickim, że oni też tutaj zawsze co roku z nami są i pomagają nam pielęgnować te piękne tradycje historii polskiego oręża. Serdeczny, pełny szacunku, podziękowanie naszym bohaterom, kombatantom, harcerze trzykrotne. Przyczuj! Czuwaj! Przyczuj! Czuwaj! Przyczuj! Czuwaj! 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 Poproszę jeszcze drucha Wojtka tutaj o zabranie, bo strasznie się tutaj dopominał. Tak. Ja jako spadkobierca Jędrusia chciałbym dzisiaj bardzo zadowolony z tego, że kontynuują naszą mojego pokolenia tradycję tego jędrusiowego rajdu przedstawicielowi tych, którzy kontynuują tą pracę zaczętą 27 lat temu. Matys, poproszę cię tutaj jako komendanta rajdu. Gdzie z nim? Mateusza. Poszedł tam. A, odprowadził dziewczynę. Aha. No ale to dwa słowa powiem przestępcze. Chciałbym po prostu przekazać... Przekazać Mateuszowi to, co udało się moim koledze zdobyć, a trafiło do moich rąk. Ten naprawdę piękny, wydany przez Jędrusiów na 50-lecie odwetu. No, pamiątkowy, zawierający naprawdę na rewersie i na awersie. To jest wizerunek Jędrusia. Na rewersie krzyż harcerski i odznaka jędrusiowa lilijka. Chciałbym po prostu przekazać i myślę, że twórca tego rajdu, którego niestety już tu nie ma, Jacek byłby szczęśliwy w tym momencie, że ma kontynuatora. Już to, co powiedziałem, na pewno ci mama przekaże. Powiedziałem między innymi, że tata byłby dumny, że kontynuujesz to, że ta tradycja jędrusiowa trafia do najmłodszych. To jest piękny, z okazji 50-lecia. No, nie ma oryginalnej oprawki, ale takiej nie było. I taką, jaką miałem. Myślę, że będziesz, patrząc na to cały czas, pamiętał o tych Jędrusiach, których już nie ma i o tych, którzy jeszcze są. A ja mam nadzieję, że Mateusz będzie dbał o to miejsce i ze strony harcerskiej jako organizator rajdu, ale ze strony leśnej też jako leśnik. Baczność! Delegacje do złożenia wiązanych kwiatów wystąp. Spocznij. Thank you.
Druhny i druhowie, zawsze na zakończenie naszego zlotu czcimy minutą ciszy wszystkich tych, których nie ma razem z nami, którzy odeszli na wieczną wartę, ale gdzieś tam z góry po naszych śladach chodzą. 15. Grunwaldzka Drużyna Harcerska, tak jak i cały Związek Harcerstwa Polskiego, oprócz tych wszystkich, którzy przez ostatnie lata odeszli na wieczną wartę, żegna dzisiaj przewodniczącą wspólnoty drużyn grunwaldzkich, druhnę Barbarę Bogdańską-Pawłowską, która zmarła 8 listopada. Mieliśmy tą przyjemność i ten zaszczyt być przyjaciółmi druhny Basi. Mieliśmy szansę poznania jej ciepłego uśmiechu, jej mądrości życiowej i tej wspaniałej wiedzy, którą przekazywała w bardzo dogodny sposób dla wszystkich harcerzy. Myślę, że jej testament wspólnota drużyn grunwaldzkich poniesie dalej i będzie dalej tak wspaniałymi przyjaciółmi, jakimi są do tej pory. Uczcijmy minutą ciszy pamięć tych, którzy odeszli na wieczną wartę. Dziękuję. Za baczność. Drużynowi patrolowi odprowadzą drużyny patrole na grochówkę. Spocznij.